Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Krzychu Ślązok, a to jest taki informacyjny odcinek na temat mojego TeamSpeaka. Mianowicie chciałbym Was zaprosić na TeamSpeaka, z którego ja osobiście korzystam. Wcześniej miałem tam kanał prywatny, teraz mam kanał na strefa YouTube'a. Zaraz Wam powiem wszystko, o co chodzi. Aczkolwiek, no po prostu tak się prezentuje tutaj Wam, że tak powiem, ten TeamSpeak. No i co ja wam tu mogę dalej powiedzieć? No po prostu jest to its3.pl, także taki też tutaj adres wam wpiszę. Już jest, nie ma żadnego hasła. its3.pl, czy tam z małych napiszecie, to chyba i tak was tutaj przeniesie. Także wchodzimy tutaj. Sound muted. Na sam początek właśnie wchodzimy do poczekalni, która się tutaj znajduje, i dzięki temu po prostu stąd możemy sobie znaleźć różne kanały. No i tutaj widzicie taki ładny GIF, stworzył sam admin. No i wchodząc do tej poczekalni, od razu słyszymy muzykę. Jest to muzyka z OpenFM. Oni ją tutaj włączają, po prostu mają także tutaj to włączają. No i co, ja od góry może zacznę, żeby tak nie skakać po tym. No i tutaj jest regulamin, no to wiadomo, tutaj pisze wszystko. Fakt tutaj jest, lista administracji i od razu pisze wam kto, czy jest ktoś aktualny i na jakim kanale. Tak jak widzicie, Szczepik jest online na kanale Czytelnia. No i też widać, kiedy ktoś ostatni raz był. Jest kilku już adminów, opis rang kanałowych. Czyli tutaj macie head channel admin, channel admin, no i takie tam pierdoły, tabela kar, czyli za co można dostać, że tak powiem, bana, lub kika, lub cokolwiek, lub za co. Tu są rekrutacje, cennik usług i tak dalej, no to już jest takie mniej ważne, że tak powiem. Tutaj są pokoje administracji, czyli tutaj są pokoje administracji, czyli wszystkich tutaj adminów. No i oni mają, wiadomo, największą władzę nad tym TeamSpeakiem. Kolejne to jest strefa plus, czyli jakieś zebranie DJ-ów, pokoje DJ-ów, nigdy tutaj jeszcze nie byłem. Centrum pomocy, czyli jeżeli wchodzimy, to bot, raczej bot, to któryś z adminów, raczej któryś z adminów, wszyscy adminowie dostawają takiego pułka, że po prostu ktoś jest na centrum pomocy i chciałby tam się na przykład coś zapytać, czyli nie wiem, otrzymać swój kanał, no takie tam różne pierdołki. Tutaj też są różne inne pomoce, żeby ktoś nie musiał zajmować od razu, żeby ktoś nie zajmował czasu admina, skoro to wszystko pisze. Tutaj jest tak, od razu jeżeli chcemy się zarejestrować jako chłopak, no to wchodzimy tutaj, od razu nas rejestruje, jako dziewczyna, no to tutaj zandroidowana, zandroidowany, bot muzyczny, tu wchodzimy, żeby sobie pogadać tak na luzie z botem. Tutaj są informacje, które są aktualizowane co na bieżąco, co tam ileś, nie wiem dokładnie, no ale po prostu cały czas jest godzina 15.02 i taka też jest. Osoby online, rekord online, adminów i tutaj widzimy, co oni, gdzie, którzy adminowie są, tu są youtuberzy, o, Luft jest, tu jest loża premium, użytkowniczki online, czyli dziewczyny, że tak powiem, liczba kanałów wszystkich, no i kanały prywatne. Następnie mamy strefa muzyczna, wszystkie kanały muzyczne, mamy SKE, gramy na Maxa, RMF, disco, polski hip-hop, prawilny, hip-hop, dubstep, house, reggae, lata 80-90. Tu jest ta poczekalnia, no i tutaj są kanały publiczne. Tutaj są kanały, na których może przesiadać najwięcej dwie osoby, czyli na przykład chłopak z dziewczyną, jak chcą się na randkę umówić czy coś. Tu są trzy osoby, cztery, pięć, a tu są no limity. Tu jest strefa rozrywki, czyli jeżeli adminowie chcą zrobić dla nas taką rozrywkę, to robią na przykład karaoke. Jedna osoba śpiewa, reszta tam słucha i każdy śpiewa jak chce, co chce i tak dalej. Freestyle, no to jest to takie, polega na składaniu rymów w rapie bez wcześniejszego napisanego tekstu, czyli od razu ktoś tak z głowy wymyśla jakiś taki tekst, jakby rap. No i są dwie różne typy, monologowe rymowanie o różnych rzeczach albo battlowanie się, polega na poniżeniu przeciwnika, wszystko jest w pewnych granicach. Beatbox, no to
Chyba nie muszę mówić tele wkręty, no to dzwonimy do kogoś po prostu i go tam jakoś wkręcamy. Pogaduchy, no to jak ktoś tam chce sobie ze sobą pogadać. Party, no to też nie. Tyralia, no to po prostu się tutaj tyrają, czyli tak, że poniżają, tak jakby wcześniej. Ale to wszystko jest dla forfanu, no i romansownia, no to też. No i tutaj, że tak powiem, zaczyna się strefa YouTube'a. Jest tutaj aktualnie 10 pokoi, z czego jest jeden nieaktywny. I tutaj macie The Endroka na przykład, Luftiego, jest tutaj Lufti, Black Hole Team, Rola, Xomod, no i jest właśnie tutaj mój pokój. Na tym pokoju sobie możecie tutaj przychodzić na rozmowę ze Ślązokiem. Ja tutaj zazwyczaj jestem, jak nie jestem tutaj, to jestem trochę wyżej, ale czasami patrzę na tego TeamSpeaka, więc wiem, że ktoś tutaj jest. Także możecie tutaj wchodzić. No i GZ tutaj jest Mati, tu jest właśnie kanał wolny. No następnie jest kanały Rapid VIP, czyli taka dobra, jakby, że tak powiem, ranga. Kanały Gold VIP, czyli to już jest taka najlepsza tutaj. Kanały VIP, no to tutaj wszyscy widzicie. No i tu są kanały prywatne, czyli tych kanałów jest tam masa, 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 że tak powiem. Sam kiedyś tutaj miałem kanał. Channel O switched. kurde, aż mnie tutaj przewaliło. Aż tych kanałów jest to... O, już jest 200 nawet. 215. No i tutaj są jakby na przyszłość zarezerwowane takie. Także tutaj serdecznie Was zapraszam na swój kanał. Ja już tutaj idę. Już, już, o, tutaj jestem. Dobra. Channel switched. Sound resumed. No i także tutaj przesiaduję. Zazwyczaj jak nie jestem tutaj, to jestem tu u Luftiego, ale widzę, że ktoś tu jest, to schodzę. Także zapraszam Was serdecznie na tego TeamSpeaka, na mój tutaj pokój, jak również na to, żeby sobie samemu założyć gdzieś tutaj kanał. Także to jest taka informacja dla Was. Dziękuję Wam, że byliście. Aha, jeszcze raz, znacie się. A propos adminów, adminowie są tutaj praktycznie zawsze. Nie są oni, nie są wszyscy, ale zawsze jest jakiś jeden. Adminowie są naprawdę bardzo spoko, bo można z nimi o wszystkim pogadać. Bardzo przyjazna to jest atmosfera, mili ludzie, także wszyscy oni z serca to robią do tego, żeby to tutaj powstawało, żeby to było, żeby ludzie mogli tutaj gadać. Także dziękuję Wam, że byliście i mam nadzieję, że kiedyś wpadniecie i się zgadamy. Trzymajcie się i cześć!